Powiem szczerze, że na razie to wszystko z obiektu treningowego. Widzieliśmy tutaj z zewnątrz, jak ten stadion rośnie, ale powiem szczerze, że serce troszeczkę przyspiesza, bo takie inwestycje, budowa takich stadionów no, pachnie Europą i przede wszystkim dla młodego pokolenia, myślę, to jest super sprawa dla kibiców. Ja też, wiadomo, wiecznie w piłkę nie będę grał, ale z przyjemnością na taki stadion przyjdę, z przyjemnością zabiorę ze sobą rodzinę, dzieciaki, żebyśmy mogli w super warunkach komfortowych obejrzeć widowisko tutaj sportowe i przede wszystkim tutaj kibice Odry Opole naprawdę mają dużo dumy w sobie pewnie, że taki obiekt tutaj powstaje. Rzeczywiście zawodnicy pod wielkim wrażeniem, nie wszyscy mają kontrakty długie na kilka lat, a rzeczywiście stadion zrobił na nich wrażenie, więc mam nadzieję, że będą chcieli się na dłużej związać z Odrą, oczywiście pod warunkiem dobrej gry. No i o to też chodzi, żeby tworzyć dobre warunki dla wszystkich i dla widzów, którzy to oglądają. A kto był w niedzielę na meczu Odry, ten widział, że jest kłopot z dachem na stadionie, bo go po prostu nie ma i wszystkim na głowę deszcz spadł przy ostatnim meczu. Tutaj takiego problemu nie będzie. 11,5 tysiąca miejsc zadaszonych. Myślę w bardzo dobrych warunkach, jeżeli chodzi o oglądanie, bo jest to stadion nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi, również ekstraligowe, więc myślimy o przyszłości. Prace będą trwać gdzieś do końca 2024 roku, więc jeszcze troszeczkę poczekamy. Tempo jest w tej chwili dobre, jak widać zresztą. Oczywiście jest to mnóstwo prac do wykonania wokół stadionu, więc myślę, że wykonawca da sobie radę, chociaż no, oczywiście trzeba dmuchać na zimne. Czasy są nieprzewidywalne ostatnio, a stadion, jak widać, jest dobrze mierzony na potrzeby takiej 300-tysięcznej aglomeracji, bo tyle mniej więcej w Opolu i w promieniu 15 km stąd mieszka i w pobliżu nie ma żadnego innego takiego stadionu. Najbliższy podobny jest w Zabrzu na 32 tysiące widzów. Tam miasto niewiele większe od Opola. W Gliwicach na 10 tysięcy widzów i w Katowicach i Sosnowcu, gdzie powstają obiekty mniej więcej na 15 tysięcy widzów. Obok też Tychy 15 tysięcy widzów, nowoczesny stadion i Bielsko-Biała 15 tysięcy. Ja celowo wymieniam te wielkości, bo widzę, czuję dyskusję, czy taki, czy nie większy, czy mniejszy. Jest akurat. Chciałby się dotrwać na tym trenerskim stołku i tutaj poprowadzić pierwszy mecz swojej drużyny. To jest chyba też i marzenie i każdego zawodnika i trenera, kiedy ma się przed sobą taki obiekt. No pewnie, ładnie to wygląda, trzeba przyznać. No chciałbym dotrwać, ale nie będzie to łatwe. Tak to jest w zawodzie trenerskim, tak więc oglądam, podziwiam i zobaczymy, jaki będzie akt finalny, czy ten stadion jeszcze będę mógł poprowadzić za mojej kadencji na tym pięknym stadionie. No zobaczymy. No właśnie, jakie wrażenia, no bo trochę tych stadionów pan się w życiu już naoglądał. No bo tu też trzeba, jak to się mówi, mierzyć siły na zamiary. Dla Opola to chyba idealne rozwiązanie. No widać, że zarysy to pięknego stadionu są, to widać od razu. Taki wystarczający i na Opolszczyznę chyba optymalna wersja, nowoczesny, widać fajnie. Fajny taki kameralny stadion, taki chyba jaki potrzebny jest w Opolu i na Opolszczyźnie. I myślę, że to taki stadion, który da szansę tu, żeby grali ci młodzi piłkarze, nie wiem, reprezentacji U18, U20, bo dla takich młodych piłkarzy granie na takich obiektach to jest dopiero wyróżnienie. No na pewno, taki stadion to jest inwestycja dla miasta, tak samo inwestycja młodych zawodników, to też mogą być też imprezy sportowo-kulturalne, tak więc myślę, że pomysł i miejsce jest fantastyczne, tak więc nic dodać, nic ująć, tylko czekać, aż będzie gotowy. Ten stadion też będzie marką całego województwa. To będzie stadion opolski. Będzie dostępny nie tylko dla Odry, chociaż oczywiście będzie kojarzony przede wszystkim z naszym miastem, z Odrą Opole. Dlatego też dbamy o to, żeby miał tą należytą jakość. Dzisiaj tworzymy nowoczesny stadion, który również młodym dzieciakom ma dać szansę, pokazać aspiracje, pokazać możliwości. Wiadomo, że można różne zawody w życiu wykonywać, ale naszym obowiązkiem władz miasta jest dawać dzieciom rozwijać talenty, które mają, być może piłkarskie. Kto wie, może tutaj będzie biegał kiedyś po tym boisku przyszły Lewandowski. Gdyby tutaj stał twój dom dziecinny i miałbyś obok taki obiekt, to jest chyba taka podwójna motywacja dla młodego człowieka, by się chcieć dostać na tego typu stadion i jako kibic, i jako piłkarz. Oczywiście, że tak, jeżeli bym codziennie wstawał rano i widział tak piękny obiekt tutaj niedaleko na horyzoncie, oczywiście taka motywacja była, żeby codziennie iść trenować, walczyć o swoje marzenia, żeby na tym stadionie móc uszczęśliwiać swoją rodzinę, przyjaciół i kibiców swojej ukochanej drużyny. Tego życzę wszystkim młodym chłopakom, żeby spełniali marzenia, grali na tak pięknych stadionach jak ten i spełniali swoje marzenia.